23 maja, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. 49-letni bełchatowianin kierował ciągnikiem rolniczym, mając w organizmie 3 promile alkoholu. Został zatrzymany przed jednym ze sklepów, w którym kupił alkohol. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności. Do 2 lat pozbawienia wolności grozi 49-latkowi, który kierował ciągnikiem rolniczym, mając w organizmie 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie miał badań technicznych. Nieodpowiedzialną jazdę uniemożliwili mu czujni obywatele, którzy zareagowali na zagrożenie. Interweniującym mieszkańcom Bełchatowa dziękujemy za wzorową postawę. Zdarzenie miało miejsce 19 maja o godzinie 13:20. Wówczas policjanci z bełchatowskiej drogówki zostali skierowani do miejscowości Ścisulice Górne w związku ze zgłoszeniem o nietrzeźwym kierowcy ciągnika rolniczego. Na miejscu mundurowi ustalili, że świadkowie zdarzenia zwrócili uwagę na traktorzystę, który wyjeżdżał z terenu ogrodzonego pola na drogę publiczną. Skręcając pługiem, zaczepił o stojącą na poboczu zagęszczarkę do ubijania ziemi. Jego sposób jazdy budził podejrzenie, że jest nietrzeźwy. Finalnie kierowca zatrzymał się przy miejscowym sklepie, gdzie zostawił traktor z włączonym silnikiem. Chwilę później wyszedł z zakupami, niósł butelkę wódki oraz 4-pak piwa. Idąc w kierunku swojego pojazdu, stracił równowagę i przewrócił się, a w takiej sytuacji świadkowie zdarzenia natychmiast zareagowali, pomogli mu podnieść się, a kiedy wyczuli od niego zapach alkoholu, uniemożliwili mu dalszą jazdę. Na miejsce wezwali patrol policji i przeparkowali pojazd w bezpieczne miejsce. Policyjne badanie wykazało, że mężczyzna jest pijany, miał w organizmie 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 49-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a ciągnik nie miał aktualnych badań technicznych. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oprócz dotkliwych konsekwencji finansowych grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Bełchatowianin odpowie też za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz za brak badań technicznych pojazdu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 6 testów, żaden z nich nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim są 4 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 0, natomiast liczba wykonanych testów 175, w tym 7 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 65 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 59, natomiast ponownych zakażeń 6. Liczba przypadków śmiertelnych 0. To nie lada gratka dla właścicieli mieszkań i posesji. Starostwo powiatowe w Bełchatowie zaprasza kolejny raz do udziału w konkursie na najpiękniejszy balkon i taras. W tym roku rozszerzono kategorię. Pula nagród to 8 tysięcy złotych. Jeśli lubisz dbać o swój zielony zakątek w ogrodzie, na balkonie lub tarasie i chcesz podzielić się swoimi osiągnięciami z innymi, a przy okazji zawalczyć o atrakcyjną nagrodę, to ten konkurs jest dla Ciebie. Zapraszam mieszkańców naszego powiatu już po raz kolejny do udziału w konkursie Najpiękniejszy balkon i taras. Nowością jest przestrzeń osiedlowa, wspólnota mieszkaniowa. Drodzy Państwo, oczywiście chcemy tutaj promować nasz powiat bełchatowski. Chcemy oczywiście mobilizować naszych mieszkańców do utrzymania porządku, czystości. Myślę, że nie musimy, ale jak najbardziej nam na tym zależy. Moi drodzy, chcemy, aby inspirować naszych mieszkańców do tego, aby dbali o estetykę swoich pięknych miejsc wypoczynku. Oczywiście będziemy oceniać porządek i czystość. Będziemy oceniać różnorodność ukwiecenia, różnego rodzaju pomysły. Mam nadzieję, że też inni skorzystają z tych pomysłów naszych mieszkańców. Tak jak już wcześniej powiedziałam, konkurs będzie oceniany w 3 kategoriach. Do każdej kategorii należy nadesłać 5 zdjęć z różnych kadr. Serdecznie wszystkich zachęcam. Są bardzo cenne nagrody. W tym roku naszym partnerem jest Brico Marché. Nagrody w kategorii balkon i taras
1000 zł, 700 i 300. Natomiast dla wspólnot mieszkaniowych, z racji tego, że oczywiście jeśli zgłosi się wspólnota mieszkaniowa, więc liczymy na to, że oczywiście będzie to jakiś blok, powiedzmy, więc tych balkonów do ukwiecenia jest więcej, więc ta główna nagroda jest w wysokości 4000 zł. Oczywiście wszystkie te przekazane nagrody będzie można zrealizować, te bony, w Brico Marché i zakupić oczywiście wszystko to, co spowoduje, że nasz powiat będzie jeszcze piękniejszy. Jak już Pani powiedziała, bardzo ważna jest kreatywność. Tak, jak najbardziej, wszelkiego rodzaju pomysłowość, twórczość mieszkańców. Chcemy zachęcić do tego właśnie, żeby załączyły się te wszystkie zmysły, żeby mieszkańcy pokazali nam coś nowego, coś oryginalnego, co można by było wykorzystać, co inni mieszkańcy na pewno chętnie wykorzystają. A te dotychczasowe konkursy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Tak, bardzo różne, bardzo różne. I jak dobrze wszyscy wiemy, są różne gusty, mieszkańcy mają różne gusty i rzeczywiście obserwujemy tą kreatywność i pomysłowość. I naprawdę corocznie mieszkańcy nas zaskakują. Jestem pewna, że tak będzie właśnie w tym roku. Myślę, że można zrobić fajne miejsce do odpoczynku, relaksu. No, jesteśmy gotowi, zaangażujemy się w 100%. I nie wiem, i zapraszamy wszystkich. No i do zobaczenia na finale. Najlepsze aranżacje zostaną nagrodzone wartościowymi bonami. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 31 sierpnia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Zespół do Spraw Promocji. W czerwcu stamtąd osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33%. Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont dla około 24 milionów osób ubezpieczonych. Zapisane tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przekładają się na wysokość przyszłego świadczenia. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33%. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Warto zauważyć, że waloryzacja nie może być ujemna. Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta wyniesie 7,07%. Na subkontach zapisywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 roku. Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich 5 latach poprzedzających termin waloryzacji i również nie może być ujemna. Te wskaźniki bezpośrednio przekładają się na wysokość przyszłej emerytury, na przykład osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tysięcy złotych, dopisane zostanie prawie 42 tysiące złotych. Warto w tym momencie wspomnieć, że państwo jest gwarantem wypłaty świadczeń oraz poprzez waloryzację chroni realną wartość składek gromadzonych przez dekady aktywności zawodowej przed inflacją. Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie, 9,2% w 2019 roku, 8,94% w 2020 roku i nawet waloryzacja składek przeprowadzona w 2021 roku zwiększyła stan kont o 5,41%, mimo że kompensowała inflację i inne procesy gospodarcze za 2020 rok, czyli pierwszy rok pandemiczny. Po zakończeniu waloryzacji ZUS przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 roku i udostępni ją na platformie usług elektronicznych ZUS. Od 2020 roku zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba że poprosi o to sam klient. Sokoły wądrowne, jeden z najrzadziej występujących w Polsce gatunków ptaków, na dobre zadomowiły się w elektrowni Bełchatów. W tym roku sokoli rodzice doczekali się aż 4 piskląt, które zostały już zaobrączkowane.
Jak informuje Departament Komunikacji PGG, to już czwarty lęk sokoła wędrownego w elektrowni Bełchatów. Ten wyjątkowy gatunek ptaków zadomowił się w bełchatowskiej elektrowni już w 2019 roku na wysokości 75 metrów na jednej z galerii nawęglania. W kolejnych latach sokoły wędrowne gniazdowały na kolejnych galeriach nawęglania elektrowni Bełchatów. W tym roku również pojawiły się w tym miejscu, pomimo że od 2 lat na dachu jednego z bloków energetycznych czeka na nie wyjątkowy, jeszcze nie zamieszkały sokoli domek. W tym roku ornitolodzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, którzy obrączkowali sokole pisklęta, rozpoznali wśród potomstwa 3 samiczki i 1 samca. Cała czwórka jest zdrowa i niebawem opuści rodzinne gniazdo. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.